Witajcie kochani, DJ Jana z tej strony, z Pad TV. Dzisiaj chcę Wam pokazać jedną z misji z dodatku, który traktuje o kanałach. Tych misji w sumie w całej grze jest aż 9. Także dużo, dużo eksploracji i naprawdę fajne rzeczy. I według mnie fajnie są zrobione i warto się z nimi zapoznać, bo są takie króciutkie odskoczenia od głównego tematu. I to jest jedna z tych misji, to jest ta misja zaraz przy arce, tam skąd wydobył nas człowiek o imieniu Dan. I to jest dokładnie tam przy namiocie tego człowieka z łopatą, ma tam taki namiocik, jakiś archeolog. I to jest ta misja, to jest ten kanał właśnie w tym miejscu. Tak naprawdę to są zupełnie misje poboczne, niezwiązane w ogóle z wątkiem głównym i absolutnie z fabułą. To jest po prostu miejscówka, gdzie można nazbierać trochę fajnych gadżetów i zebrać trochę kasy. Tak naprawdę na niczym więcej tutaj nam nie zależy i możemy to robić lub nie. Ale dlaczego chcę Wam je pokazać? Jedna ważna rzecz. One są bardzo fajnie wykonane. To jest naprawdę tutaj to są małe lokalizacje, ciemno, ponuro i tutaj ta gra, ten silnik pokazuje mega pazur. No oczywiście widzicie wingsticki, łby latają na potęgę. To jest naprawdę potężne dodatkowe uzupełnienie broni głównej, którą posiadamy. Ja tutaj akurat biegam sobie z rewolwerem i ze zwykłymi nabojami. To nawet nie są fatboysy. No to jest początek gry, także tutaj ja nie posiadam jakiegoś mega arsenału, więc posiłkuję się wingstickami i rewolwerem, który no bądź co bądź nie jest jakimś mega urządzeniem do czyszczenia, ale dzięki fatboysom staje się naprawdę bardzo, bardzo podręcznym i szybkostrzelną armatą. Także potem ten rewolwer naprawdę wraca do łask i naprawdę daje radę. To DLC, ono jest dostępne dla wszystkich, ono jest w PS Store, można je wykupić sobie. Ale ja je dostałem gratis, jako że kupiłem Rage'a w wersji Anarchy Edition. I powiem Wam, że naprawdę przechodząc pierwszy raz grę, ja do tych kanałów w ogóle nie wchodziłem. Nawet specjalnie sobie nie zadawałem trudu, żeby te kanały odwiedzić. Ale teraz, gdy specjalnie przechodzę grę właśnie dla Was, żeby Wam pokazać tą grę i troszeczkę o niej popowiadać, bo ja ją skończyłem 3 razy od daty premiery, to jest chyba mój 4 raz, stwierdziłem, że sobie to przekopię i luknę sobie w te kanały i powiem Wam, że jest świetny klimat, muzyka tutaj naprawdę daje ładnie po uszach i czuć, że jest, no jest takie napięcie, jest tak naprawdę tak człowiek porusza się niepewnie, mimo że problemów jakichś FPS-ami to nie posiadam i nie zacinam się na jakichś miejscach, ale jednak tutaj ten dźwięk buduje napięcie i taką wielką niewiadomą. Tak naprawdę kanały są bardzo krótkie i ten kanał dokładnie też już dobiega końca. Tutaj właśnie widać ich jakiś taki totem. To jest ich miejsce, gdzie... O właśnie. No i dostałem szmal. Dostałem jakieś gadżety. I to jest wszystko. Także zapraszam do kolejnych odcinków, które się pojawią już niebawem. A z kanałów to wszystko na razie. Hej!